Cześć, tu Karazi i witam was w kolejnym odcinku z serii The Wizards. Jest ze mną Szybek, witam wszystkich. I dzisiaj popróbujemy troszkę poczarować, jak to zwykle w tej serii bywa. I tu tak, pierwsza różdżka będzie, o, jest już na maksa. Już masz różdżkę? Znaczy tak, o, już mam różdżkę. Że pierwszy czar, jaki chcę sobie zrobić, to był jest magiczny pocisk, bo to jest standardowy, bardzo fajny czar, który w tym momencie już mam na poziomie trzecim, czyli maksymalnym. Tu weźmiemy Ice Prison, może się przydać, dobra. Tu, o. Jest jakaś niepisana zasada do tego, kiedy zaczynają ludzie się bić? Nie, ale w sumie już mogą się zacząć, bo już mają pełną manę. Zaczyna się gra w ogóle nie mając pełnej many, więc w tym momencie, jak wiesz co, brakuje ci trochę tych punktów magii, to raczej nie będziesz atakować innych. No niby nie. Ale no teraz ja już mam... O, i już zaczyna się pojedynek. Myszka mi spada, jakoś tak dziwnie lata. To jest taka klatka teraz. Albo ja, albo ty. Chyba będzie ty. Ja już myślałem, że ty do mnie mówisz. Nie. Ale okazuje się, że nie, że tu jakiś gostek mnie goni i... Czy ja muszę zobaczyć... O kurczę, już? Tak, bo coś mi myszka skacze tak strasznie. Nie wiem, czy to widać coś, czy nie? Może źle, że na tej kartce nagrywam? Tak, nie wiem. Dzwoneczkami go obsypałem w nogi. Kurczę, no. Mam konkretnego... Nie patrz na mnie. Będę. Pusto. Wiesz co, boję się, że... No patrz, no jaki stalker, idź sobie. Tam sobie strzelę. Kurczę, nie mam kompletnej zbroi. O, nareszcie coś konkretnego. Chyba... Tak, dzień dobry. Chyba sobie zmienię czar na strzałę. To jest fajnym czarem, polecam. Choć osobiście bardzo, właśnie cały czas ja to powtarzam, lubię Rumble. Aha. Bo do tego można Ice Prison, wiesz, wiążesz kogoś w Ice Prison i używasz Rumble'a, po czym używasz Anvil Drop. Używam czego? Anvil Drop, czyli tego kowadła. No tak. A to działa, że musi spaść z dużej wysokości, czy...? To działa tak, że po prostu spadnie na przeciwnika, na gracza. Każdego, czyli on w tym momencie nie jest w stanie uciec, bo jest w tej klatce, więc to jest właśnie dobre. Aha. O, właśnie zabił sam siebie tym Anvil Dropem, bo trzeba pamiętać, że to leci na każdego gracza, nawet na użytkownika samego czaru. Więc to w momencie, zapamiętać. Ten czar, nie stój w miejscu. A raczej co to jest? Trap Room? Na ziemi kładziesz taki znaczek, chyba tam z nitek to się wygląda. Jak ktoś w niego wejdzie, to wybucha. Użytkowy czar, bardzo... Bardzo taktyczny i bardzo sytuacyjny. Mm-hmm. Widziałem po prostu, jak ludzie się na przykład schowali w takich pomieszczeniach, gdzie było tylko jedno wejście i przed wejściem zostawiali tego trabruna. No, ten trap, to wtedy to miało sens. Ale tak ogólnie to... To kurczę, ładna ściana. Mało komentuję, staram się tym razem... Nie sfejlować za bardzo. Skup się na walce. Żebyś tak szybko jak ja nie odpadł. Mam mniejszą zbroję niż on. No ładnie, dobra, chyba lepiej się wycofać. Nie ma dzwoneczków, ja. No i kurczę, gdzie mi? Łapki, o, nie trafiłeś? I on ciebie też nie trafił. Nie ma szans. Teraz Gazwindem, jakbyś go zepchnął. Niestety, chyba nie mam. No, mam przede wszystkim dwie różdżki, wiesz? No to jest minus. A to jest ten człowiek, który chyba mnie zabił. Też czekaj, mnie zabił. Możliwe. Ja już się chyba z nim potyczkowałem już wcześniej. To przynajmniej jedną dodatkową różdżkę będzie miał po mnie. O! I zabił i ciebie. Dobra, ja proponuję, żebyśmy wyszli do lobby. Jasne. Dobra, jesteśmy w drugiej grze. Będzie, teraz przynajmniej jedna z nas osoba dojdzie do jakiegoś takiego finału. Albo spróbujmy po prostu grać we dwóch, w sensie spróbujmy gdzieś się znaleźć. Mhm. I może będzie miało to lepszy rezultat. Okej. Ja mam sobie już buty, zbroję, z taką fajną, o, mana bolty mam i Anvil Drop. Ogółem już całą zbroję skompletowałeś? Nice. Krabkemu mi brakuje, ale mam też skórzane tam rzeczy. To nie jest tak, że ja mam, wiesz, o, różdżkę mam. Że nie jest tak, że ja mam, wiesz, to wszystko żelazne. To nie.
Jakieś mana bolsy, znaczki? To widzimy. To wezmę, to wezmę. O, już słyszę, że tu ktoś się na mnie nastawia od tyłu. No jasne. Cześć szybku! Zatułem sobie. Jesteś? O, cześć, 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 cześć. O, to był ten Rumble, nie? Tak, to był ten Rumble. I teraz właśnie. O! I on. Jezu! Serio! Czy on ciebie też sprzątnął? Nie, ja żyję. Dostałem bezpośrednio tą kuleczką. Także to, to już tyle, jeśli chodzi o moje wyczyny w tej grze. Ja spróbuję cię pomścić. Tak, tak, będę. Duchem z tobą, dosłownie. Tak, cały czas ucieka, to albo przyjął taktykę defensywną, będę uciekał i będę strzelał za siebie, albo naprawdę z nim kiepsko i na przykład próbuje coś zjeść. A to nie próbuje. Nie, tak, zaraz zanim to uderzyło. Nie, teraz... Chyba czas się kończy. Ale tu nie jest tak, że jak czas się kończy, to nie jest koniec gry. No. To jest dopiero początek gry. Właśnie zauważyłem drugiego gracza, on się chował gdzieś tam w domku. A dlaczego tu słyszę gasty? No bo skończył się czas. Przerażają mnie te gasty. Łatwo. Dobra, ja muszę się trochę zregenerować. Ale jakie to schizujące, gdzieś tu jest gast, go nie widać. O, uwaga, tutaj Lavaleo znowu przystąpił do ataku, a nie, ucieka. On po prostu czeka, aż któryś z was zginie i dopiero podejdzie. No. Okej, dobrze by było... To już wiesz, kto zginął? Tak. Dobrze by było, abyś teraz wyszedł z tego dołka, bo widzę, że Lavaleo próbuje teraz jakoś zajść od góry. Aj, aj. A, sięga do skrzynki, on po prostu jest na domku, o teraz będzie nad tobą. Zaraz. No właśnie. Wow, ładnie mi to. Ale to była taka rasowo kampiąca taktyka, także jesteś większym wojownikiem. Tak, dzisiaj mam bardzo fajną walkę z tym kapitanem. Mimo malutkich trudności, jakie mam, bo są myszką tak lata mi, zresztą to widać u mnie na odcinku, że to tak śmiesznie lata, tak jakby jakieś dziwne ścinki, nie wiem. Ścinki? Wiesz co, ja kiedyś też musiałem zmienić myszkę, bo czasami po prostu sama lubiła odskoczyć, albo zostawiłem peceta, wiesz, na wolnym biegu, patrzę, a myszka powoli gdzieś tam mi jedzie na bok. Wiesz co, ja sobie po prostu może ją odłączę i podłączę jeszcze raz i zobaczę, co się z tym stanie. No, mamy jeszcze 4 graczy. Tak, o. I teraz... Dwóch. Wydaje mi się, że jest trochę lepiej. Dobra, zresztą to zobaczymy. Może wystarczyło tylko zresetować, ale się tak męczyłem. I w ogóle, jeżeli mam 45 sekund wolnego czasu, to ja to powiem. Tam, co prawda, pewnie to usłyszycie kiedyś na odcinku szybko, bardzo, bardzo do przodu, ale no to z powodu moich małych problemów technicznych muszę to zrobić raz, więc tam się nie dziwcie. A, to mówisz o tym odcinku, okej, dobra. Tak, mam jeden kod do rozdania. I to jest kod do gry, która się nazywa The Culling of the Chaos. Zresztą tu jakiś w rogu zobaczycie sobie malutki podgląd, co to jest za gra. Grę dostanie ta osoba, która wpisze w komentarzu zarówno u mnie, jak i u Szybka. Będę to sprawdzał, będę tego skrupulatnie sprawdzał w obydwu filmach. Jest słowo kapitan. I będzie na cześć tamtego człowieka, z którym walczyłem, całkiem ładny meczek, ładny pojedynek. A tam było te same słówko? Chyba nie. Nie, tam było inne. Okej, okay, ale nieważne jakie. Więc osoba, która pisze zarówno u mnie i Szybka grę, słowo kapitan, dostanie tą grę. I od razu jeszcze wspomnę, że gra została ufundowana przez gracza o nicku Perski, znaczy gracza, przez moderatora na naszym serwerze z serii sześciennych. Oni Kuperski. Dobra, i to tyle, bo już zaczynamy tu walkę. Jop, i będzie nieciekawie, jak się za bardzo zagadasz. Przynajmniej dla ciebie, no, dla przeciwnika jak najbardziej. No. W sumie się zastanawiam, po co są te numerki przy czarach? To są poziomy. O, czyli mogę sobie podbijać poziom, czy... Tak, musisz zbierać, jak wiesz, jeżeli zbierzesz sobie jedną mana bolt, potem zbierzesz sobie drugie i trzecie, to będziesz miał łącznie 3 poziomy mana bolta. To jest przydatne. Ups. Ktoś właśnie próbował mnie zabić. Mana Voltu.
pewno zabiję. O kurczę, no ilu ich tutaj? Oj, niedobrze się dla mnie skończy. Widzę tu kolejny gracz. I to tak też się ustawił. Dla mnie to się bardzo pomału by nie skończyło. Właśnie skończyłem z jednym serduszkiem. O kurczę, musimy się jak najszybciej odnaleźć tym razem, wiesz? Coś mi się wydaje, że to są jednak bardzo, bardzo fajne taktyki. Żeby kooperować, bo... O, ja zginąłem. Znacznie większe szanse są. Nie. Lecę do ciebie, będę ci pomagać jako, wiesz, latając nad tobą duch. Okej. Ja... Kurczę, fajny powóz, nie zauważyłem go wcześniej. Teraz patrzę i... No, naprawdę ładny głaz, tak. Hej, całkiem ciekawe, fajne. Co ci takie spłaszczone koła ma? Plaka zrobił na wszystkich czterech. No cóż. O, spodnie. Obydwu kapitanów. Przed chwilą. Co dwóch kapitanów tak... znowu są? Już ich nie ma. Lavaleo zabił Opta, Ganala, kapitana i Alfara, no po prostu z takim killing spree. Mhm. Więc ty uważaj. No kurczę. Mam dwie różdżki, mało życia, jestem no life. Nie. Serek. Kurczę. Zjadłem. Będę musiał omijać. Ładnie minąłeś. On też niestety też minął. Jeszcze jedna. Między nogami ci Matrix. Oberwał, jest, oberwał, super. Podpaliłeś go, to jest ważne. Ach, jeszcze nie. Przydałoby się więcej takich czarów mocno destruktywnych. Chociaż one też są zdradliwe, na przykład Fireball jest straszny, jak się go odbije z powrotem. No tak, tak samo, o, ładnie dostał. Tak samo, jak teraz masz Lightning Strike, no to przecież sam może trafić swojego, sam może wejść tego Lightning Strike'a, trzeba uważać. Mm-hmm. Anvil Drop też jest bardzo, Anvil Drop chyba ma największy, uważaj za rogiem. O. Niestety. Kurczę. Bardzo bezpośrednio chcę walczyć, widzę. Bo wiesz, w momencie, gdy on się uderzył łapką i polecił, ma na bok, polecił po prostu w ciebie i dostaniesz, no, duży damage. Mhm. Z 1/3 życia ci może polecieć. O, to nawet nie wiedziałem, że to tak ma. Tak jest zrobione. Uważaj, co to ze mną poleciało? To był on? To był Rumble, ale inny człowiek. O kurczę. To jest człowiek o niku X Quiz X. Wyiksowany nick, no. Nie lubię tych ników, kurczę. Ja nie rozumiem, po co non-stop xować? Jakieś takie śmieszne to jest. Bo to jest jako niby jakiś mieczyk, czy no to nie, jest... no kurczę. Początek i koniec, koniec niku. XXX, Zenex, XXX. Hahaha. Isagera, zabiłeś Lightning Strike'em, ładnie. Dziękuję. Co by tu wziąć? Rainbow Beam. Może to będzie spoko. Rainbow Beam jest fajny z tego powodu, że jest prosty. Na zasadzie prosto leci przez siebie. Promień idealny. Tu ktoś jest w wodzie. A nie, to jest Wizard Soul. Dusza jakiegoś czarodzieja po prostu kąpie teraz, bierze sobie teraz kąpiel. Lavaello będzie próbował cię zabić, więc uważaj. On ma całkiem dobrą taktykę, uważaj za tobą. O kurcze. Zostaw tego przed tobą, zajmij się tym, co jest za tobą. Tyle ci razem. To może razem pouciekamy. No gdzie mi z tym, idź sobie. Okej. Co się stało? Okay. Właśnie Lavaello, czyli powiedzmy taki champion ostatnich gier. Aha. Doszedł do wniosku, że potrzebuje sobie przekuć swój nowy miecz w kowadle. Jak to się skończyło? Że kowadło spadło mu na łeb. A! O, widziałem jak ten, bimy się zderzyły. To był taki, wiesz, kamehameha z jednej strony, z drugiej strony połączyły się po środku i... Fuzja z killi nie wyszła. Ole! Kurczę, wiedział co mam chyba. I przy takich ofensywnych zaklęciach to masz no Rumble, Mana Bolt, Spectral Arrow, ten Ice Shard, muszę kiedyś wypróbować ten Ice Shard. Wiesz co, wydaje się być całkiem fajny. Z niego ostatnio chyba strzelałem, jak sobie graliśmy. Dostanie? Kurczę, za daleko poleciało i to nie fajnie. O, on chyba właśnie cię Ice Shardem próbował zrobić. Ta. I to zabrzmiało, patrząc na mój pasek zdrowia, to poczułem się, jakbym został ostrzelany z jakiejś dubeltówki. A mam pytanie, czy masz Gust Wind? Czy masz podmuch wiatru? Nie, chyba nie, czekaj. Beam? On będzie w... Gust. Jest. Gust, o. To może ustaw sobie na ile możesz rzucać? Oj.
Tak. Właśnie przestawiłem sobie i pomyślałem, a może poczekam, aż podejdzie bliżej i go postrzelę. No, ale niestety... Hej, ja jestem drugi! Tak, więc całkiem nieźle, no bo on został ostatnim graczem, więc to był pojedynczy na już finał. Dobra. Sądzę, że mieliśmy tutaj fajną dwie akcje na zasadzie mój finalny pojedynek tutaj z kapitanem, potem Lavello i tutaj szybka z X... Ale spejlowany. Oj tam. Walczyliście całkiem długo i przyjemnie, więc sądzę, że to na tyle, jeśli... Jezu, Wither! Że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc trzymajcie się bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! Hejo!